Dobra, Janiu, to jedziemy. Jedziemy po Stalowej Woli. Pojedziemy sobie po Stalowej Woli pokazać wam nasze piękne miasto. Tak. A czym pojedziemy? No, pojedziemy. Teraz już wiem, że odpaliła, więc pojedziemy. Ładą 2107 z 1986 roku. Dobra, światła. I lecimy. Słuchajcie, bo często się pytacie, jak wygląda miasto, w którym nagrywam, więc dzisiaj z Rafałem ze Stalowej Woli z lotu ptaka. On prowadzi taką stronę na Facebooku, gdzie pokazuje właśnie całą naszą Stalową Wolę. Codziennie praktycznie coś jest, także lata więcej niż nie jeden ptak, bo ptaki odlatują na zimę, a Rafał nie. Rafał tutaj siedzi, tutaj uwił gniazdko ze swoją żoną i już trójką dzieci. Janiu, no dobra. No dobra, ale jedziemy teraz. Nie, gdzie skręcasz? Tutaj... Popiełuszki? Popiełuszki. Dobra, jedziemy czyli na w stronę Okulickiego? Tak, więc jedziemy w stronę Okulickiego, rzeźką Ładą i pojedziemy sobie za tory, bo nasze miasto jest przedzielone nie rzeką, a torami właśnie. I te tory. Czyli pojedziemy koło policji prosto? Tak, koło policji pojedziemy. Policja to jest w ogóle budynek przedwojenny. Nie wiem, czy tam kto wie, to wie, ale kto nie wie, to powiedzmy, że Stalowa Wola to jest miasto przedwojenne. To nie jest tak jak Nowa Huta, budowa socjalizmu, tylko to jest miasto copowskie. Czyli... Co to zrobiłeś? Sanie wyłączyłeś? A to już zaczęło tak szarpać? Wiesz co, ją to w ogóle troszeczkę szarpie. Takie ma hamulce. Hamulce ma dobre. I on troszeczkę szarpie, bo została wypełnięta teraz i dopiero będziemy ją rewitalizować. Natomiast jeździ, to już jest sukces, nie? I nie jest zgnita. No, ale kolorek ma niesamowity. Kolorek. Aż się ludzie patrzą. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Zresztą tutaj łatwo się rozgrzać, bo to jednak radzieckie auta, co by nie mówić, akurat ogrzewanie mają wspaniałe. Tu mamy właśnie ten budynek przedwojenny policji. Znaczy wtedy to nie była policja jeszcze, ale są klinkierowe cegły, nie wiem na ile to będzie widać. Może przy następnym przejeździe weźmiemy kamerę do ręki, bo w tej chwili to jest taka pierwsza nasza próba. Zobaczymy w ogóle jak to widać, może warto by było jeszcze jedną kamerę wziąć do ręki i tak mniej więcej pokazywać wam o czym mówimy, bo na chwilę obecną jedną kamerę przymocowaliśmy do grilla, tam z przodu samochodu. Jedna jest z tyłu, która pokazuje nas w fotelach i jak ten samochód pracuje. No i jedno macie tutaj na przodzie. No chodzi jak jacht na morzu. Jak jacht to Zaporożec bardziej, ale tutaj jak też jest dosyć inny. Zaporożec? No, tutaj nie, fajnie, macie no. Budynek Miejskiego Domu Kultury. Budynek 70-lecie obchodzi w tym roku, ładnie zrestaurowany. Taka dzielnica w stylu Art Deco, w stylu socrealizmu. To taki nasz mini MDM. Warszawiacy wiedzą o co chodzi, zresztą nie tylko warszawiacy. No bo teraz jesteśmy na sierpnia. Teraz jesteśmy na 1 sierpnia. Janiu, zdradź nam tajemnicę, gdzie skręcimy? Gdzie skręcimy? Skręcimy gdzie? W lewo. W lewo, czyli wrócimy się. Wrócimy się, tak. Tutaj najpiękniejsze, że... A nie, jeszcze zobaczmy blok okrętowy może, co? Blok okrętowy, dawaj. Przedwojenna architektura jest niezwykle interesująca. Przynajmniej dla takich świrów jak my. Więc pokażemy wam to, co najlepsze w naszym mieście. I tutaj będzie blok okrętowy. Zobaczcie na jego dziób. Widzicie jego dziób? Nie wiem, czy to będzie fajnie widać. Może z tej kamery? Z tej kamery powinno być dobrze widać. Dobra, czyli jaki to jest adres? To jest adres, musisz popatrzeć. Na dowodach nie pracuję. Ja tak też wszystkiego nie pamiętam. Wszyscy myślą, że ja te adresy to wszystkie tak na pamięć, z głowy. A mi się też to wszystko myli. Musiałby być listonoszem. I to w danym rewiszu. Nie, ładnie zrobił. Ja pamiętam jak jeszcze tutaj były takie kraty w oknach. Wszędzie. I były dziury po tych kratach jeszcze bardzo długo. Elewacja styropianowa wszystko przykryła. Popiełuszki 25, czyli myślałem, że już to jest hutnicza to nie, ale nie, Popiełuszki 25. Tu mamy najwyższy blok mieszkalny w naszym mieście, 16-piętrowy, zbudowany już w erze raczkującego kapitalizmu. W latach 90. i 2000. bardzo zbudowali ten blok, ale zbudowali. Schodzimy. Już jest ciepło. Już gorąco. No mówiłem, że to jest ciepły samochód.
cię grzeje potwornie. Słuchaj, jak jechałem z Sanoka, to dopiero grzało. No mega. No i jedziemy. Te budynki też już tak się... Dla nas może nie wydają się jakieś mega stare, ale to jest taki przykład architektury wczesnych lat 2000 i powoli zaczyna być zauważany. Wjeżdżamy na ulicę Skoczyńskiego, to jest taki ksiądz był słynny w Starej Woli. Znaczy, poza tym, że był księdzem, to był też przewodniczącym Rady Miejskiej. Myśleli, że będzie marionetką, a on bardzo dużo zrobił dla lokalnej społeczności. Do tej pory jest bardzo ceniony, co widać nawet 1 listopada, mimo że zmarł ponad 50 lat temu, to cały czas świeci się po prostu jego nagrobku. Tu macie czterorodzinne loczki, a tu macie dwurodzinne wille. W jednej z tych willi mieszkał na przykład inżynier Karol Szaniawski, też jeden z budowniczych Stalowej Woli, jeden z dyrektorów. No ale tutaj jeszcze część rozrywkowa, bo przed wojną mało rozrywek było w Stalowej Woli. Nie wiem, czy wiesz, Rafał, ale inżynierowie na weekendy to jeździli Lux Torpedą do Lwowa. Na rozrywki? Tak. A tutaj była jedna z rozrywek, która nie wymagała wyjazdu, czyli korty tenisowe. Strasznie gorąco. Nie będę uchylał szyby, bo mam kamerę do niej przymocowaną, żeby też dźwięk na mnie uciekł. Chociaż tak naprawdę to zobaczymy, co z tego będzie, bo nie jesteśmy podpięci pod żaden mikrofon. Ale myślę, że będzie słychać. No. Na dwie kamery w środku to coś tam się zbierze. Na szczęście nie muszę się dzisiaj tym stresować. Taki relaks. Następnym razem pojedziemy inną trasą i zrobimy już ten mikrofon. Żeby już było pewne, ale może nie będzie tak źle. Tym samochodem czy innym? No, jakbyśmy zmienili auto, to też by było fajnie. No, nie? Ja mam pewien pomysł. Lubię pomysły. Nie bo. Rafał to ma 1000 pomysłów na minutę. Właśnie, może sami zaproponujecie. Może wolicie, nie wiem, nowsze auto, starsze. Janiu to gustuje w starszych autach. Ja takie pośrednie. Nie super nowe, ale też nie z takiej klasyki mega. Chociaż taki mi się najfajniej jeździ, bo najwięcej frajdy dają. No i tu jedziemy na ulicy. Na jakiej jesteśmy ulicy? Wolności. A jak się nazywała przed wojną ta ulica? Wiem, że tam było Hitler. To było w czasie okupacji. No, w czasie... No? FS. Bo tak się nazywały nas. A, bo tam była taka krzyżówka. No, tak. Tu macie pierwszy blok z grudnia 1937 roku, w którym mieszkał pierwszy mieszkaniec. Szef pierwszego wydziału w pierwszym zakładzie, czyli w zakładach południowych, szef narzędziowni i pierwszy też spoczął na Stalowolskim cmentarzu. Może? Wszystkim był pierwszy, niestety. Tutaj pokażemy to, co zawsze pokazuje. Dajesz kierunek tutaj w prawo? Tak. Tak czułem. Tutaj macie piękną, zabytkową reklamę PZU. O, teraz ty zobaczę. Nie będzie widać, a tu macie z kolei po prawej stronie pierwszy blok z windą, pięciopiętrowy z 1958 roku, kiedy na Żeraniu wypuszczono pierwszą syrenę, to myśmy mieli już blok z windą, widzicie, jak stalowało do przodu. No i tutaj bloki z lat 50-tych, 60-tych, nic w sumie ciekawego specjalnie. Co tak szarpie? No muszę przeczyścić gazik. A, bo co zalewa go trochę? Ogólnie to może być troszkę przytkany, dużo rzeczy. Ogólnie to nic nie robiłeś w tym aucie? Nie, tylko jeździsz? No jeszcze nie zdążyłem. Ale podczas jazdy czujesz poprawę? Że on się rozkręca? Czyli powiedzmy, że coraz lepiej idzie? Zapalanie, ewentualnie jakieś tam... Zapalanie może nie, ale troszeczkę lepiej idzie. Ale w momencie, kiedy na przykład teraz zapalałeś, to nie było żadnego problemu. A jak był zimny? No to troszeczkę musiałem podkręcić. Była zimna. Była właśnie. Była. To co, to teraz jeszcze szybki ruch na dyrekcję naczelną. No to proszę. Potem chyba coś zjemy, nie? Możemy pójść coś zjeść. Isiu! Dwutłoczkowe hamulce tarczowe z przodu. Bardzo to czuć. Pas co prawda nie jest jakiś napinający, ale czuję, że lecę. Fajnie. A, jeszcze taka ciekawostka, bo nasze miasto jest z 1937 roku. Zostało zbudowane pośrodku lasu.
No i zobaczcie, co tutaj jest w tym mieście. To w ogóle nie pasuje, nie? Kościół świętego Floriana, najstarsza świątynia w naszym mieście, z 1853 roku bodajże, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, została tutaj przywieziona z miejscowości Stany przez Niemców, także taki kościół niedaleko Bojanowa, przy pomocy Niemców, bo oni dali ciężarówki, bo wtedy była okupacja, więc taka ciekawostka, no niedaleko Bojanowa, i kościół jest starszy od Stalowej Woli, rozłożony we wsi i złożony w mieście, bo przed wojną planowali zbudować kościół, no ale nie zdążyli. Budynek poczty, 68 rok, ZUS, tak ukochany przez wszystkich przedsiębiorców. Drzewko solarne. Które nie jest solarne. Jak nie jest? No bo nie ma tych... Świeci. Świeci, świeci, ale bo energią z zewnątrz. Kiedyś tak, kiedyś były na niej panele, nie wiem kiedy znikły. Ktoś kiedyś u mnie na stronie napisał, że już nie jest solarne. Ale jakby nie było, fajnie wygląda nocą. To teraz na hutę. Tak, na Rzym. O, tu mogliśmy skręcić. Tak, nic nie ma za tobą? Już nie wyrobię. To, ale nie, no to mógłbyś zdążyć do tyłu, oni tak szybko nie ruszą. Szczególnie, że tu masz jeszcze auto. Wsteczny wchodzi. Nie, tu biegi akurat dobrze wchodzą. W Ładzie, w dużym Fiacie, fajnie wchodzą. Dawaj, pojedzie? Bo teraz... To się przejedziemy koło sądu. O, pięknie chodzi. Aż mnie zabolało. Ona, ale dobrze wybiera, dobrze, powiem ci, dobrze, że... No bo... Nie było takiego tąpnięcia, tylko tak... W Związku Radzieckim musicie wiedzieć, że nie było dróg, tylko były kierunki. W związku z tym trzeba było zawieszenie włoskie auto dostosować do panujących standardów na wschodzie. O, tu jest stop? Linia jest. Pod sądem, no to wiesz, trzeba tym bardziej. A jak tam spalanie w Łaziance? Spalanie jest też dostosowane do warunków, w którym była eksploatowana, czyli kraj ropą płynący, więc nikt się specjalnie nie przejmował spalaniem. No ile? Nie wiem. Dychę? Więcej? No może być więcej, ale teraz jest nieregulowana, więc to też nie jest miarodajne. O, jak się dziecko patrzyło na ładę. Nie, bo ten kolor to mega przyciąga. Ja od razu jak cię zobaczyłem z daleka, to sobie myślę, no to on, to nie może być. Świeci po prostu, chyba czwarte auto stało, ale taki ma kolor, że nie widziałem takiego koloru. Bardzo podobne teraz pomarańcze wchodzą, taka moda jest na te pomarańcze. Ale to jeszcze jest... Ale to jeszcze nie jest dokładnie ten, bo on jest jeszcze chyba, co to jest, akryl? To jest do spolerowania pewnie jeszcze. Tak, tak. To by fajnie wyglądało, no. Jedź. Kultura, niech będzie. Stala Wolska. Kurczę, za dużo jest tego ciepła. No ale już jest na maksa ciepło wyłączone. Nie ogarniam tego. A może trzeba nacisnąć jakiś nawiew? Nie, to nawiew nie działa a propos. A. No to czyli... Dobra, jedziemy szybko na dyrekcję na czerwą. Na dyrekcję na czerwą. Będzie dużo żwawsza, jak się poregulowuje, na razie nie jest jakieś auto takie mega szybkie, nie jest też mega zwrotna, ale na pewno grzeje. Grzeje. Ja jestem w podkoszulce pod tą kurtką, a czuję jakby lato było. Grzeje jak i właściciel po pracy, czyli ten statystyczny w Związku Radzieckiego. No i tutaj mamy takie budynki małej stabilizacji, 57 rok, 2, żółty i hutnicza 10. I 13? Tak, 13 i 10. Nawet dzisiaj zdjęcie wrzucałem dziesiątki. Sprzed jakiegoś, nie wiem, sprzed paru dni, jak jeszcze słonko było, bo jak widzicie teraz pogoda taka trochę średnia. Ale miejmy nadzieję, że się poprawi i wrócimy na niebo. Bo taką brzydką pogodę to rzadko cokolwiek robię, żeby... Chyba, że jest jakaś uroczystość. No to jedziemy. Mosir, 57 rok też. Głośniej musisz mówić. Ale no, wiesz o co chodzi. Boję się, żeby było słychać.
budynki. Osiedle Kalina. No, tak po rusku trochę nazwane. Kalina. No, Kalinka była. Kalinka piosenka. Wszyscy patrzą na ładę, tak mam wrażenie. Nie? Nie, no na świeci po prostu, świeci. Mega świeci. Tutaj mamy Politechnikę. A tutaj niedługo zalecę. Mam nadzieję, że się uda. Tak? Nie, że się uda. Wlecimy do garażu. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W najbliższym terminie. Wszystko zależy od zaproszenia. Zaproszenie już jest. Zaproszenie jest, zgoda też jest, tak? Zgoda jest. Tylko trzeba się ugadać. Trzeba tylko jechać. I tu macie, tu gdzie wszystko się zaczęło, czyli dyrekcja huty i huta, w ogóle zakłady pochodowe. A wiedźmy za bramę. O! Za bramą to w każdym może. No nie każdy, 2 metry szerokości. Tak. Więc tam czołgi by się nie zmieściły. Jedziemy. Zobacz, że nie ma tego napisu już metalowego Solidarność tutaj był taki. A rzeczywiście. Zniknął. To tak samo jak zniknął zegar. Jak zniknął? No z przodu był zegar. Z przodu nie było. Tak, nie, przepraszam, było takie wielkie logo. Tak, i też znikło. Tutaj macie zegar piękny. Zegar jest, tak. To z przodu było takie logo HSW. I niestety zostało ściągnięte. Będzie widać pieczątkę, czy nie? Jaką pieczątkę? No tu pieczątkę. Jest pieczątka. Będzie widać? Nie wiem. Zobaczymy. To próbne jest. To jest próba. Może wam pokażę na zdjęciach. Zresztą myślę, że wszyscy wiedzą. O, tu będzie z przodu widać z auta, z kamery z przodu. Dobra. Zaliczone. No to teraz jedziemy na coś Śląskiego. To teraz jedźmy na Okulickiego. Do pani? Pani Wandy. Do pani Wandy. I ma naprawdę super ciasteczka, jak u babci. A nawet może lepsze. Nie wiem, moja babcia była utalentowana cukierniczo. Tak, obie lubią. Tędy? No to jedź tędy. Tędy. Ja bo myślałem, że przyjedziesz koło dyrekcji. Aha. I Orzeszkowej. Ale możesz też tak skręcić, nie? Na Hutę. Teraz bo tutaj, tak? Tutaj jest na Staszica, czy nie? Nie, pojedziemy o tak, o tej. Orzeszkowej chcesz pojechać, tak? Koło Budki. Pana Janusza Budka z piwem, w której był wywiad u ciebie na stronie. Nie u mnie na stronie, nie? Ale jeszcze z nim musimy coś zrobić. Ale widziałem. Mało widział, nas. No. Dobrze. Otwórz troszeczkę szybę, może więcej, bo się ugotujemy. Ona w ogóle nie puszcza zimnego powietrza, tak jakby był obieg zamknięty cały czas. A to nie jest, że to jest szyba, grzanie, tak? No mega grzy... A nie, tu jest zimno? Popatrz. Z tego wieje... Tu wieje bardzo zimnym, a tu wieje mega... A da się to zamknąć? Ustawowa klima normalnie. O, coś lepiej, ale te plastiki to już takie gorące są. A nie wiem. Nie wiem czego. Zauważyłeś, tak, że w ogóle deska jest niespękana? Nie jest, no. Nie, ładny stan, garażowany. Fajny w ogóle kolor jest całego tego wnętrza. Tutaj te boczki takie jakby normalnie położone. Dawno nie jest nic zniszczone. No. Pajęczyny są także fajnie, bo to znaczy, że jest sucho w aucie. Nie? Czyli nie gnije, bo jakby była wilgoć, to one nie lubią za bardzo. Dobra, ulica Orzeszkowej. Orzeszkowa. Jaką to mamy godzinę? To już niedługo będzie godzina szczytu i wyjadą huciaki. Huta puści jak to. Puści na pół godziny puści. Później się zakorkuje na chwilę i znowu będzie luz. A tak jak jeżdżę o 22, 21.30 to są takie pustki na mieście. I w autach, i w ludziach, naprawdę. W lecie trochę lepiej, ale zimą wszyscy się chowają. Taki mały Ciechocinek. O, Ciechocinek to jest siedlisko rozpusty i w ogóle. Nasza starówka to jest taka grzeczna, wszyscy sobie Ciechocinkę, to wszystko jest grzeczne. Może Las Vegas, nie wiem. Uważaj, czwórka szkoła. Tak, to jest zbudowana w ramach 1000 szkół na 1000-lecie, obecnie nosi imię Eugeniusza Kwiatkowskiego.
co? Inicjatora nawet można. Tutaj domki też przedwojenne jeszcze, tylko że przebudowane już. Ulica Niezłomnych. Tak jest. Parzyste po prawej, nieparzyste po lewej. Troszkę mam się duszy. Przytrzymasz ją, czy co? To jest dwójeczka, tak? I to jest czterobiegówka? Cztero, bo to jest 1300. 1300. Oda 21072. 64 konie, jakby kogoś cię interesowało. Będzie film o niej? Można nawet parę filmów się zrobić. No, jak będzie okazja, fajnie to wszystko wyjdzie. I spodoba wam się taka forma relaksu, oprowadzanie objazd miasta w formie klasycznych samochodów. Możemy to podzielić w ogóle na klasyki, na nowoczesne. Też by było fajne zobaczyć, co teraz się produkuje. Na elektryki. I elektrykiem. Elektrykiem. Elektryk to nie jest moja bajka. No. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno będzie trochę ciszej w środku. Ale chyba takie dźwięki mają swój urok. W ogóle kierunkowskaz to stuka tak jak w ogóle jakieś... Na maszynie. Jak, maszyna do pisania. Która wypisywała fakturę na ten samochód. Wiadukt, wiecie, był solą wokół Władz Tarnobrzega, bo miasto wojewódzkie nie miało wiaduktu, a Stalowa Wola, która województwem nie była, miała. I były oto wielkie awantury tam na szczytach ówczesnych władz. Tak, zjedziemy sobie z ulicy Ken, wiadukt na Okulickiego. Pojedziesz może przez Rondo? Nie ścinaj od razu tutaj. Tylko pojedź to sobie, przejedziemy koło hali targowej. Może i rower, bo nie wiem, czy przejeżdża. Nie przejeżdża, dobra. O. Pierwszeństwo pieszych teraz, bardzo trzeba uważać, bardzo. Tutaj świeżo wyremontowany odcinek. Nawet fajnie, bo dużo samochodów tutaj wstąpiło, a wszyscy stawali wcześniej na chodniku. A teraz jest bardzo fajne, duże ułatwienie dla tych, co potrzebują tu gdzieś skoczyć do sklepu. Prawda. No i hala targowa. A my sobie musimy pójść tam w prawo, obok hali. Czyli podjedziemy sobie. Tam jest cukiernia, nawet widać napis. Ona ma jakąś nazwę, taką fizyczną? Tam jest napisane od 1980. Tam jest zero na końcu, nie widzę. Nie widzę. Dobra, podjedziemy, to będziemy widzieć. Smartfon jednak w swoje oczy. No. Jednak dużo się siedzi w komputerze. O, tu jest też niebezpiecznie. Może dobrze, że są te. Tak. Że są, że będą. Że będzie ta sygnalizacja świetlna, bo tutaj wypadki to były bardzo często, szczególnie jeżeli stanął sobie taki busik, który pilnował miejsca na sobotę, bo on prawdopodobnie się stąd nie ruszy, dopóki śnieg nie spadnie. I zasłaniał i kierowcom, i pieszym. A jak ktoś się jeszcze zagadał, albo... No, albo szedł w kapturze, albo jeszcze nie wiadomo co robił i się zamyślił, to koniec. To wszyscy mają problem. Dobra, wracamy. I przyciśniemy się tutaj prawą stroną. Będzie fajniej, bo będzie troszeczkę więcej widać, coś nowego. Ja to zawsze jak jedę hulejnogą, to staram się tak, żeby ta trasa była urozmaicona. Nigdy nie wracać. Hulejnoga jest troszkę bardziej zwrotna niż ładna. Ale i tak ci nieźle idzie, jak bez wspomagania. Nie jest tak źle. O, lekka jest, nie? Ile to może ważyć? No, około 1000 kg. No, jedna tona.
jesteśmy, słuchajcie. Nasza ulubiona cukierenka. A mógłbyś na dół nawet zjechać? O, tu się da zaparkować, tak? No. O, tutaj się tak wciśnij za tym białym. Tutaj tym autkiem to. Patrz. Cukiernia. Miękko wjeżdża. 80. rok założenia. No dobra. Nazwisko Skrzypek. Starsza od nas. 80. rok, tak. Idziemy. Dobra, to my sobie idziemy. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. To co, kotlerki? Prosimy. Dwie sztuki, dwie sztuki, tak. No zaczniemy od eklerek, a potem zobaczymy. Chociaż ja już dzisiaj słodkie jadłem. Pączki. Jaka to jest nazwa? To jest wagowe? Pączki wagowe, tak. Na wagę. Że są na wagę? Tak. A, no bo tak. Zwykły pączek jest na sztuki. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy dzień, bo już obowiązki. Dobra. Zobaczymy. Do widzenia. To trzaśnięcie było dla ciebie. Dobra. Dziękujemy wam za ten dzisiejszy objazd. Dziękujemy, no powiem wam, że jest. Myślę, że będzie fajnie. Najedzony. Naprawdę. Zapraszamy do tej cukierni, bo przepyszne ciasta. I tanie ciasta. I tanie. I bez konserwantów. Tak. To jest jedna z nielicznych cukierni, gdzie naprawdę nie pakują tej chemii. Dobra. Do zobaczenia. Zapraszamy na kolejny film. Może innym autem, na pewno inne ulice. Stalowej Woli. Tak. Do zobaczenia. Hej. Nareczka.